Cześć, Bartek Urban, zapraszam do testu Jaguara F-Pace SVR. A SVR to skrót od Special Vehicle Racing, czyli w wolnym tłumaczeniu specjalne pojazdy wyścigowe. I testowany F-Pace jest zdecydowanie specjalny. Specjalnie wygląda, specjalnie brzmi i specjalnie jeździ. No popatrzcie na tego specjalnego skurczybyka w specjalnym, smerfastycznym, niebieskim kolorze Ultra Blue, który jest zarezerwowany tylko i wyłącznie właśnie dla odmiany SVR. Auto ma sporo różnic względem seryjnego F-Pace'a, gdzie oczywiście najważniejsze to piękne cztery prawdziwe kominy z tyłu oraz mnóstwo wlotów i wylotów powietrza. I co ważne, niemal wszystkie są prawdziwe. Niemal, bo tutaj z tyłu po bokach mamy małe atrapki. Ale i tak, szanuję za pozostałe prawdziwe dziury oraz za brak dyfuzora. To mi się podoba. SVR ma też w serii felgi w rozmiarze aż 22 cale, które jak widać łatwo można uszkodzić. Ała. A pod tymi wielkimi felgami kryją się też wielkie hamulce, większe niż normalne, gdzie tarcza z przodu ma 395, a z tyłu 325 mm. Dodatkowo SVR ma inne zderzaki oraz dodatkowe poszerzenia, dzięki czemu auto jest nieco większe niż seryjny F-Pace. Auto jest o 15 mm dłuższe oraz ma szerzej osadzone koła z przodu o 8 mm, a z tyłu o 10 mm. Długość F-Pace'a SVR to 4762 mm, szerokość to 2175 razem z lusterkami, a wysokość to 1664 mm. Rozstaw osi to 2874 mm. Czyli jak na swoją klasę, F-Pace jest duży, większy niż konkurencja w postaci BMW X3M czy Alfa Romeo Stelvio Quadrifoglio. Tak, nie wymieniłem Mercedesa GLC 63 AMG, bo póki co producent nie pokazał jeszcze takiej odmiany w najnowszej budzie. I w związku z tym, że F-Pace jest największy, to ma też największy bagażnik. 552 litry. O całe 2 litry większy niż w X3 i o 27 litrów większy niż w Stelvio. Czyli w sumie można powiedzieć, że bagażniki są niemal takie same. I też muszę powiedzieć, że nie widać tej pojemności w F-Pace'ie. I to nawet jak wyjmiemy ten wkład z zestawem naprawczym. Wciąż bagażnik wygląda na max 450, a nie na 550 litrów. Kufer ma też dość wysoki próg załadunkowy. Z bagażnika też położymy oparcie kanapy, dzięki czemu otrzymujemy płaską podłogę, a także są dodatkowe przegródki po bokach i cztery haczyki. Wskakujemy na tył, gdzie witają nas świetnie wyglądające fotele ze zintegrowanymi zagłówkami. Na szczęście fotele nie są jakoś super mocno wyprofilowane, więc mieszczą się tam trzy osoby, chociaż jak to w każdym innym aucie, najwygodniej jest osobom na skraju, czyli dla dwóch osób z tyłu. Ja mam 186 cm wzrostu i bez problemu się mieszczę, zarówno z głową, jak i nogami. Chociaż gdyby nie było szklanego dachu, pewnie na głowę byłoby minimalnie więcej miejsca. Poza tym z tyłu do dyspozycji mamy podłokietnik z miejscami napoje, oddzielne nawiewy, złącza czy gazetowniki. A, i jest lekko skrzypiąca rączka. Wsiadamy na przód, gdzie witają nas świetne kubełkowe fotele. Poważnie, nie dość, że wyglądają świetnie, to są bardzo wygodne. W ogóle w opcji mogą mieć pikowane obicia z tyłu. Nieźle. Fotel oraz kierownica są w pełni elektryczne i bardzo łatwo ustawić to wszystko pod siebie. Pora więc na deskę rozdzielczą, która jest prawie idealna. Prawie, bo mamy niemal klasyczną deskę z ekranem na środku wkomponowanym w deskę i mamy przyciski od klimatyzacji i audio. Niestety, ekran jest minimalnie za duży oraz jest dziwnie przyklejony do deski. W sensie zobaczcie, on nie jest zabudowany, tylko tak jakby dołożony, doczepiony później. Sam system ma ładne grafiki, ale niestety czasem łapie jakieś opóźnienia. I to takie losowe, bo część funkcji odpala się błyskawicznie, a na część trzeba minimalnie poczekać. Drugi ekran to cyfrowe zegary, które są w serii i są naprawdę ładne. Ładne jak na cyfrowe zegary i mogą mieć klasyczny układ z dwoma okrągłymi wskazaniami. Ale jak ktoś chce, to można to przekonfigurować i dać okrąg na środku albo włączyć dużą mapę. No co kto lubi. Podobnie trzeba się przyzwyczaić do obsługi przycisków na desce, bo one są w większości dotykowe, ale dotykowe z tą technologią haptyczną, czyli trzeba je tak jakby mocniej wcisnąć. Szkoda, że działa to jakoś tak dziwnie, bo na przykład w Audi też jest ta technologia i tam działa to znacznie lepiej. Jack ma też kilka udziwnień, jak na przykład jedno pokrętło obsługujące trzy funkcje. Zmieniamy tutaj temperaturę w kabinie, poziom nawiewów, a także wyregulujemy podgrzewane fotele. Przyznaję, pomysłowe i w sumie sprawdza się. Kolejne małe udziwnienie to wysuwany przycisk od trybów jazdy.
Klikamy, wysuwa się i potem możemy kręcić i zmieniać tryby. Ale co ważne, nie trzeba go chować i może być ciągle wysunięty. Niektóre Jaguary tak samo mają ze skrzynią biegów, ale jak widzicie, w FPS-ie jest zwykła wajcha. Podoba mi się też kamera cofania, która pokazuje obraz 360 stopni i to z funkcją podglądu tego, co mamy pod samochodem. W sumie w odmianie SVR jest to kompletnie niepotrzebne, ale już w zwykłym FPS-ie, którym można wjechać w jakiś lekki teren, może się przydać. Pora więc na materiały, które są naprawdę premium. Mało piano black oraz świetna w dotyku skóra z Alcantarą. Szkoda tylko, że niektóre elementy lekko skrzypią, ale tylko pod dużym naciskiem. Dobra, to jeszcze schowki i szukamy skarbu. Jest i skarb. 5-litrowe V8 z kompresorem, które generuje 550 koni oraz 700 Nm i brzmi tak, jakby świat się miał zaraz skończyć. Najpierw posłuchajmy gwizdu i jęku kompresora. A teraz przygotujcie się na orgazm i posłuchajcie wydechu. Dodam tylko, że jest to seryjny wydech bez dopłaty. Nieźle co? I to jest seryjny wydech. No ryczy jak dziki, do tego czasem potrafi tak siarczyście strzelić. Coś pięknego. W czasach, jak wszystkie auta stają się super ciche i przez to potulne, Jack ryczy jak na kocura przystało. Brawo. I w sumie jeździ tak samo dobrze jak brzmi. Od 0 do 100 powinno być 4 sekundy i może pędzić 286 km na godzinę. Czas to sprawdzić. Wynik to 4,1 sekundy, ale jeździłem kilka tygodni wcześniej inną, srebrną sztuką SVR i tam udało mi się zrobić właśnie równe 4 sekundy. No jest szybko i to bardzo. I co ważne, to auto nie puchnie i czas 100-200 jest na poziomie 9,7 sekundy, czyli bardzo, bardzo szybko. BMW X3M robiło 9,5 sekundy, a Stelvio Quadrifoglio 10,4 sekundy. Z tym, że BMW robiło setkę w 3,7 sekundy, a Alfa w 3,8. Różnica tak naprawdę niewyczuwalna dla 99% kierowców, w tym również dla mnie. Jack nadrabia dźwiękiem, bo żadne auto z konkurencji nie ma już V8 i żadne tak nie brzmi. Jaguar też bardzo dobrze się prowadzi, gdzie jest nieźle wyważony i tylko lekko nadsterowny. A nawet jak pójdzie bokiem, to takim w pełni kontrolowanym, a nie szalonym. Podoba mi się. Podoba mi się też to, że Jack nie jest jakoś strasznie narwany i to pomimo błyskawicznej reakcji na gaz. Czyli czegoś, czego uturbiona konkurencja no nie ma. Naprawdę, tutaj reakcja jest od razu. Auto nie jest strasznie narwane, da się nim jeździć na co dzień. Fakt, zawieszenie jest sztywne, ale na pewno nie tak bardzo jak na przykład w BMW X3M. Tutaj spokojnie można jeździć na co dzień. Siła wspomagania jest bardzo dobrze dobrana, kierownica chodzi z miłym, dużym oporem. Mam jedynie zastrzeżenie do hamulców, tutaj czuć dużą masę auta.
Jack waży 2133 kg, więc warto mieć to w głowie. Hamulce szybko łapią, ale masę no ciężko oszukać. Chociaż z tą masą i tą reakcją na gaz można spokojnie pomyśleć, że auto jest dużo lżejsze. Jest moc. Jest też zużycie paliwa. No ale chyba nikogo nie dziwi, jak powiem, że mało kiedy miałem spalanie w mieście poniżej 20 litrów, jak jeździłem agresywniej. Przy zwykłej jeździe trzeba się liczyć z wynikiem na poziomie no tak 17-18 litrów. Na trasie przy 140 jest to około 13 litrów, a przy 120 nieco ponad 10. Przy 90 spalanie to 8,5 litrów. Zużycie paliwa adekwatne do mocy i wielkości silnika. Zresztą bak też jest duży i ma 83 litry. I zanim podam jeszcze cenę oraz podsumuję auto, to chciałbym się pożalić. Otóż silnik 5.0 kompresor, czyli ten, który jest pod maską tego potwora, znika z oferty. To znaczy, no w nowej generacji już go nie będzie i zostanie on zastąpiony jednostką z BMW, znaną z X5M czy M5 i M8, czyli 4.4 biturbo V8. Dlaczego taka zmiana? Nie wiem i nie rozumiem, bo w tej jednostce naprawdę nic nie brakuje. Brzmi, jeździ, ma świetną kulturę pracy i pali dokładnie tyle samo, co V8 z BMW. A tamten silnik no już tak dobrze nie brzmi i nie ma takiej reakcji na gaz. Wielka szkoda. To pora na cenę. To niestety jedna z największych wad F-Pace'a, bo jest drogo, dużo, dużo drożej niż konkurencja. Podstawowe BMW X3M Competition, czyli to mocniejsze, kosztuje 474 tysiące złotych. Alfa Romeo Stelvio Quadrifoglio startuje od 495 tysięcy złotych, a Jaguar F-Pace SVR kosztuje 601 tysięcy 600 złotych. Tak, 106 tysięcy złotych więcej niż Alfa oraz 127 tysięcy złotych więcej niż BMW X3M. Fakt, ma w podstawie więcej niż BMW, ale cena jest naprawdę duża. Aha, i mój egzemplarz miał wyposażenie dodatkowe za 50 tysięcy złotych, więc cena końcowa to 650 tysięcy złotych. Ała. Pomijając cenę, to Jaguar F-Pace SVR jest niesamowity. To znaczy, cena w sumie też jest niesamowita, ale szkoda, że tak niesamowicie wysoka, a nie niesamowicie niska. Ale samo auto jest kotem, tak jak na Jaguara przystało. I obecnie nie ma już konkurencji z V8, no na europejskim rynku. A F-Pace brzmi, jak wygląda i wygląda, jak jeździ. Czyli jest brutalnie i szybko. I bardzo nietuzinkowo, bo o ile Stelvio czy X3M spotyka się na drodze, tak SVR F-Pace jest bardzo, bardzo mało popularny. Ale z drugiej strony, no ta cena naprawdę mocno odstrasza. A szkoda. To naprawdę genialnie bezsensowne auto. Lubię takie. Cześć!